Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w drugiej kawie witam Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Mirosław Śnigurski, dyrektor Państwowej Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Polskich Olimpijczyków w Opolu. Publicznej szkoły podstawowej. Publicznej, no niech będzie publicznej. Ja zawsze mam problem z tym, czy to polscy, czy opolscy ci olimpijczycy. Publiczna, powszechna. Różne nazwy były, dlatego wszystko się myli. Edukacja była wczesnoszkolna, kształcenie zintegrowane, cały czas o to samo chodzi, ale różnie nazywamy. Dobrze, pierwszy dzień września dzisiaj mamy. Można sparafrazować piosenkę Elektrycznych Gitar. Dzieci wesoło przybiegły do szkoły. Można. Wesoło przybiegły faktycznie? No, mam nadzieję, że tak. Na pewno za swoimi ulubionymi koleżankami i kolegami, ale również za ulubionym nauczycielem. Mam nadzieję, że również za ulubionym dyrektorem. Czyli każde dziecko ma tylko jednego ulubionego nauczyciela? Więcej nie może mieć? No, w klasie pierwszej, drugiej, trzeciej to jest ulubiona pani. Mimo, że jest jeszcze nauczyciel religii, języka angielskiego, ale to jest ta ulubiona, kochana pani, która była w przedszkolu, teraz jest w szkole podstawowej. Czyli ta pani to jest pani, którą pierwszą jakby na oczy zobaczą, ona jest od razu tą ulubioną? No, mam nadzieję, że tak rodzice też rozmawiali z dziećmi, że widzisz, Maćku, tu miałeś ulubioną panią, a ta pani będzie co najmniej tak samo fajna, dobra, miła i sympatyczna. I tak będzie w Szkole Polskich Olimpijczyków. I wy, drodzy nauczyciele, znowu te biedne dzieci będziecie męczyć do końca czerwca. No właśnie, te biedne dzieci, czy męczyć, skoro te dzieci tak naprawdę same do nas przychodzą, bo oprócz tego, że jest obowiązek zapisania, to mamy mnóstwo rodziców, którzy chcą właśnie do tej szkoły i oczywiście będziemy męczyć, żeby je pomóc rodzicom w dobrym wychowaniu. Czyli jest obowiązek zapisania, a takie dziecko ma później obowiązek chodzenia też do tej szkoły? Czy? No taka jest prawda. Do pewnego roku życia jest obowiązek, że muszą chodzić i tutaj na razie nic się nie da zmienić. Chyba, że czasem sobie, że tak powiem, jeden, drugi dzień odpuszczą. Mogą, no ale to w szkole podstawowej to sporadycznie i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, a jeżeli coś się dzieje bez zgody, to natychmiast jest to wychwycone i jest wielka awantura. Czyli ten obowiązek chodzenia do szkoły jest swobodniej traktowany na wyższych poziomach edukacji, gimnazjum, liceum? No tam jest troszeczkę więcej sytuacji takich, że ktoś sobie nie pójdzie, tutaj monitorujemy. Zresztą na Radzie Pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego przypominałem o tym, że to bardzo ważny obowiązek nauczyciela i wychowawcy. I wszyscy chodzą tak chętnie, czy tylko pierwszaki? Czy już później ta trzecia, piąta, szósta klasa to jest gorzej z tym wstawaniem porannym, z tym zbieraniem się po wakacjach dwumiesięcznych? Mam zaledwie 30-letnie doświadczenie pracy nauczyciela. To rzeczywiście niewiele. I dopiero 8 lat jestem dyrektorem. I myślę, że takich przypadków, gdzie już nie chcieli chodzić albo chcieli, już kombinowali, to są sporadyczne. To jest 1-2 w roku. Jest to oczywiście klasa 5-6, a wszystkie małe dzieci wręcz inaczej. Jest problem innego typu, że kiedy rodzice przychodzą po dzieci świetlicowe, które mają akurat zajęcia, to mówią, tato, przyszedłeś w najgorszym momencie, bo mogłem zostać królem szczelców, albo była moja kolej na coś tam jeszcze. I rodzice często stoją, siedzą na korytarzu i czekają, bo on chce jeszcze coś skończyć. I przeglądają te swoje smartfony. No w Szkole Polskich Olimpijczyków nie. Nie, ale mamy zapisane. Ale rodzice też rodzice, nie. A rodzice mogą. O, oczywiście, ale to nie przeglądają internet, tylko tam oglądają rodzinne zdjęcia i dzieci. Co z dziećmi będą robić po południu? Na pewno tak mają zapanowane. Czyli inny problem nam się tutaj narodził, że dzieci nie dość, że radośnie przychodzą do szkoły, to jeszcze później nie chcą wracać do domu. Tak jest i myślę, że to jest dobry objaw. To już jest patologia. No, ale niech tak jest jak najdłużej. Jeżeli jest takie zainteresowanie i chcą chodzić do szkoły, to świetnie. Dobrze, porozmawiamy o tym, co nowego w tym roku szkolnym, bo mamy taką nieustającą reformę systemu edukacji, co roku coś musimy zmieniać, tak, żeby nie było to konstans. Co takiego zmieni nam się w tym roku? Jakie nowości są? No, najważniejsza zmiana to dla rodziców, bo to rodzice kupują podręczniki. Myślę, że kilkaset złotych zostanie w ich kieszeni. Elementarz, część pierwsza już jest w szkole i dzisiaj dzieci, bo na pewno denerwują się, czekają, bo to będzie ich pierwszy podręcznik w życiu, dostaną nasz elementarz, część pierwszą. Natomiast podręcznik do języka angielskiego i ćwiczenia zostanie z subwencji, którą wszystkie szkoły już otrzymały. Zostały one zamówione, w najbliższym czasie dotrą do szkoły, więc za ćwiczenia i podręcznik do języka angielskiego nie będą musieli zapłacić absolutnie. To będzie do wypożyczenia dla rodziców. Czyli
wyprawki, znaczy wyprawka składa się tylko z tego plecaka w tym roku, kredek, farbek i tak dalej, podręczników, czyli to co jest najdroższe, na to wydawać się rodzice nie muszą. Nie muszą i myślę, że z tą wyprawką też tak jest, że my tak naprawdę rodzicom proponujemy i prosimy. To nie jest żaden przymus, żaden obowiązek, aby taką wyprawkę jeszcze dodatkowo dzieci miały w szkole, żeby mogły tam pracować, a jednocześnie mówimy o tym, co jest konieczne oprócz tego w tornistrze, żeby to nie były znów te trzypiętrowe piórniki, bo z pewnością za parę miesięcy porozmawiamy, jak ciężki jest podręcznik. Tu szacunek jeszcze dla wydawców, że te podręczniki są, cały podręcznik elementarzy jest w czterech częściach. Po dwóch, trzech miesiącach ta część zostanie w szkole, w bibliotece zdeponowana, a będzie druga część w użyciu, więc dzieci nie będą ciężkich przedmiotów nosić. Czyli nie muszą dźwigać tego do domu, mogą to sobie spokojnie nie mogą, zostawić w szkole. Być może będą takie sytuacje, gdzie nauczyciel powie, żeby zabrać podręcznik, a czasami zostanie on na pewno w szkole. Czy te darmowe podręczniki dotyczą tylko pierwszej klasy, czy to później z biegiem czasu będzie rozszerzane o, tak, o inne klasy? Tak, jest planowane. Też? Będzie potem pierwsza klasa, druga, będzie i czwarta i w perspektywie mam nadzieję, że tak będzie, a mam nadzieję dlatego, że są kraje zachodnie, dowiadywałem się, bogatsze od nas, które z czasem się wycofały, bo to jest jednak bardzo droga sprawa. To są miliony i z każdym rokiem te miliony będą się podwajać. Będzie to coraz więcej kosztować. No tak, ale to nie będzie tak, że w którymś tam roku trzeba będzie wyprodukować tych podręczników mniej, bo one już będą, ewentualnie trzeba będzie tylko uzupełnić te, tak, które się zniszczyły w toku nauki. Tak może być, bo podręcznik jest na 3 lata. Pierwszoklasista w Szkole Polskiej Olimpijczyków, kiedy otworzy książkę, po lewej stronie zobaczy, że tam jest 1, 2, 3 i on się wpisze pod jedynką. W przyszłym roku jego kolega, koleżanka pod dwójką, pod trójką i za 3 lata zmienimy, więc teoretycznie tak powinno być, że on na 3 lata starczy. Do innych klas będzie tych podręczników troszkę więcej, jeżeli będą one darmowe, bo od klasy czwartej mamy już kilka przedmiotów. Mhm. No i w tym roku sześciolatki w dalszym ciągu idą do szkoły, nic się nie zmieniło. Znaczy, to jest kolejny jakby etap tej reformy, tak? W końcu idą już. W końcu już wiadomo, jak mają iść. W końcu już wiadomo, jak mają iść. Idą to dzieci urodzone od 1 do 30 czerwca. Takich przedszkolaków do mojej szkoły, takich sześciolatków. Jak już poważni uczniowie. Już nie można ich nazywać przedszkolakami, nie, bo się poczują urażeni. Łapię się na tym, że to absolutnie nie, bo to już no, kiedyś byli starszakami. Miesiąc temu byli starszakami, teraz będą najmłodszą grupą w szkole. Będzie ich około 30, bo to cały czas się zmienia, dlatego że rodzic ma wielkie prawa i ma prawo w każdej chwili jeszcze zmienić decyzję, jeszcze gdzieś pójść do poradni. A nawet jeżeli jest już chodzi do szkoły, to jeszcze może iść do poradni, ewentualnie dziecko odroczyć. A zdarzają się takie przypadki, że dziecko zostaje, tak powiem, wycofane z pierwszej klasy, przeniesione z powrotem do starszaków? O tym możemy porozmawiać za 4 miesiące, dlatego że to jest nowy przepis, nowa ustawa zezwalająca na coś takiego. To nie jest tak, że to jest widzimisię rodzica, że on sam podejmuje decyzję. Tutaj jest konsultacja z poradnią i tylko w szczególnych sytuacjach będzie można coś takiego uczynić. Czyli to nie będzie tak, że zostawiamy pewną furtkę i rodzic sobie będzie mógł tam za 4 miesiące zdecydować, a to może jeszcze nie ta szkoła teraz, później. I przenosimy dziecko z jednego miejsca w drugie. Takiej dowolności nie ma. Tutaj musi być jednak opinia fachowców. Mm-hmm. A w przyszłym roku już wszystkie sześciolatki będą musiały iść, tak? W przyszłym roku wszystkie sześciolatki plus te, bo o tym się też głośno mówi i pisze, że jest grupa sześciolatków, które są odroczone w tym roku. W Opolu to jest grupa około 140-150 takich uczniów i oni na pewno dojdą, plus inni, więc tych klas w szkołach z udziałem sześciolatków czy klas pierwszych też będzie no, wcale nie mało. Czyli ten rok i przyszły rok będą, że tak powiem, latami zwiększonej frekwencji w pierwszych z klasach, pewnością, tak? Z pewnością. Tych pierwszych klas teraz trzeba było więcej utworzyć? Mniej więcej w poprzednich latach do pierwszych klas przychodziło 890-900 uczniów, kiedyś to było 1000, tak średnio. W tym roku według danych, które posiadam, to jest około 1200 uczniów klas pierwszych. Mhm. I dzisiaj zaczynamy ciężką naukę, a kiedy jakaś pierwsza przerwa? Pierwszy, nie wiem, długi weekend, długie święta? Ale jeszcze nie myślimy o tym, aczkolwiek wszyscy dyrektorzy w porozumieniu z Radą Rodziców muszą
podać do wiadomości dni wolne od zajęć dydaktycznych, ale to są te dni, które wypadają między jakimiś świętami. I wtedy, żeby rodzicom ułatwić, powiedzmy, dłuższe weekendy i wspólne wyjazdy z dziećmi. Natomiast ważne wydarzenie w szkole polskich olimpijczyków to 13 września, dlatego że zainaugurujemy sportowy rok szkolny, no bo jakże rozpocząć rok szkolny, a nie rozpocząć go również na sportowo. I ta sportowa inauguracja jak będzie wyglądać? No koniecznie ceremoniał olimpijski, z pewnością nasi opolscy olimpijczycy, bo zawsze goszczą u nas. I podzielimy się na mnóstwo zespołów, grup i będziemy rywalizować, ale wcześniej będzie tekst ślubowania, między innymi mówiącym o tym, że moja postawa fair play wobec przeciwnika i samego siebie będzie przyświecać i edukacji wszystkich uczniów i tej sportowej rywalizacji. Wszystko pod hasłem fair play. I w jakich dyscyplinach sportowych będą się zmagać? Koniecznie gry i zabawy, koniecznie piłka nożna na dużym boisku trzeciego liceum. Będą wyścigi rzędów, ale będą też pokazy judo, bo szkoła charakteryzuje się tym, że ma klasę o poszerzonym programie lekkiej atletyki i judo. No to super. A następne wolne to chyba święta dopiero, tak? Święta trzeba jakoś przeżyć. 11 listopada. Aha. Ja myślę, że podobnież jak ja jestem optymistycznie nastawiony. Nowy rok, nie można myśleć, że będzie czy ciężko, czy będzie inaczej. Trzeba podejść z entuzjazmem i ten entuzjazm przelać na uczniów, że będzie dobrze i wszystko się ładnie poukłada wszystko. Czyli byle do świąt, a później to już z górki, bo tu za chwilę ferie, następne święta i tych długich weekendów też jest wiosną już więcej. Tutaj ważna informacja dla rodziców, żeby się nie zgapili, dlatego że jeżeli w ubiegłym roku mieliśmy ferie bardzo późno, bo były pod koniec lutego, tak, w tym roku ferie są w drugiej połowie stycznia, a to oznacza, że uczniowie już tak naprawdę na koniec grudnia muszą być gotowi, że będą wystawiane oceny za pierwszy semestr. Stąd w zależności kto jak ma to w statucie szkolnym ustawione, ale to tak będzie, że ta pierwsza część roku szkolnego może być krótka. To ważna informacja, żeby nie przegapić ferii. Żeby nie przegapić ferii, się przygotować na ferie, tak, od ferii do wakacji. Dobrze, jeszcze jedna kwestia na koniec, bo tutaj na Opolszczyźnie jest taki zwyczaj, że pierwszaki dostają tak zwaną tytę. Kiedy ją się wręcza? Czy dzisiaj, kiedy rozpoczynamy rok szkolny, czy jak będzie pasowanie gdzieś tam w październiku? Bardzo często było tak, że to pasowanie w naszej szkole było właśnie w październiku, natomiast wtedy, kiedy mieliśmy uczniów 80, a w tym roku spodziewamy się 115 uczniów i to pasowanie odbędzie się już dzisiaj. Rodzice przychodzą do nas do szkoły i pytają, czy jest zwyczaj tyty. Nie jest on organizowany przez szkołę. Jeżeli rodzic ma taką ochotę, aby taką tytą powitać rok szkolny i przygotuje, to już jest jego decyzja, czy ją wręczy w szkole po rozpoczęciu roku szkolnego, czy będzie to miła niespodzianka w domu. I co rodzice pakują? Same słodycze? No najczęściej, myślę, że jeszcze nie mają, często tak jest, że są to słodycze, ale te tyty są dosyć duże i trzeba je czymś wypełnić, więc sądzę, że tam również jakaś zabawka się znajdzie. Mam nadzieję, że nie książka będzie w tej tycie. Niech tam będą słodycze, zabawki, ale najlepiej jakby były też i owoce. No to życzymy i nauczycielom, i wszystkim dzieciakom, żeby wesoło przybiegły do szkoły, niekoniecznie, że tak powiem, wzorowały się na dalszej części tekstu elektrycznych gitar. W szkole polskich olimpijczyków się nie wzorują, mamy inne piosenki. Czyli nie wyciągają flaszek i nie zapalają papierosów. Nie wyciągają, nie wiedzą co to jest. Dziękuję bardzo. Mirosław Śnigulski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Polskich Olimpijczyków w Opolu, był moim gościem w drugiej kawie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.